Witam w kolejnym odcinku, także kolejny wykrywacz, tym razem Fisher F2, także standardowa cewka, a chyba nawet jakąś jeszcze jedną cewkę mam od nie od Fishera, ale od Bounty Huntera, pewnie to będzie pasować. No dodatkowo jeszcze gościu mi tu przysłał cewkę, snajperkę, także fajnie, może do czegoś ją wykorzystamy. Ogólnie wykrywacz nie wiem ile ma lat, ale na pewno jest już trochę wyeksploatowany. No, największym wadą jest prawdopodobnie trzaśnięty ekran. Jest wylany, tak przynajmniej mi się wydaje, że jest chyba pęknięty. Albo jest jakieś zadrapanie, nie wiem, ale wydaje się, że jest pęknięty. No to tak nie będzie widać teraz. Bo jest po prostu ta folia na wierzchu, ale jak patrzę, jest taka biała sznyta. No ja kiedyś miałem chyba Fishera F4, ale niezbyt długo. A to były dawne stare czasy. Dobra, no ogólnie tutaj przy tym wykrywaczu będę starał się wymienić ten ekran, zobaczyć czy w ogóle coś będzie dostępne i tak dalej. No, ogólnie rozbieranie Fisherów nie jest do najprostszych, nie jest do najfajniejszych, bo żeby dostać się do elektroniki, to pod tą naklejką gdzieś tutaj w tych dwóch miejscach są dwie śruby. Trzeba to niestety bardzo ostrożnie otwierać, bo z tej strony, przechodzi taka taśma ZIF. Ona jest dosyć cienka i można ją przerwać i niestety przestanie to tutaj ten panel działać. I tak dalej. No dobra, no to będzie taki na razie film ogólny, jak to wygląda, co tutaj jest, dwie cewki. Piszę w F2. Spróbuję to. Spróbujemy w ogóle to naprawić. A później zobaczymy, jak się uda to naprawić, będzie to działać. To jakiś może AIL testa zrobię. I być może jakąś drobną modyfikację wyciągnięcia balansu gruntu, żeby poprawić parametry tego wykrywacza. I to raczej będzie wszystko, bo niestety, ale nie będę miał czasu, żeby z tym sprzętem gdzieś ogólnie nawet chodzi, żeby z tego jakiś odcinek nakręcić. Tak więc na razie na tyle i czekajcie na dalszy, na dalsze filmy o Fisherze F2. I oczywiście jak znajdę czas, to może jeszcze nawet z Garethem zrobimy jakiegoś AIL testa, ale z tego co ja już gdzieś widziałem, Fisher wypada nieco lepiej z tego względu, że po prostu jest większa nieco cewka. No dobra, ja uciekam, także hejka i czekajcie na kolejny film. Cześć.